этих стран признают глубокую благодарность как углубить и сделать необратимую революционную перестройку. Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej. Związek Radziecki. Od klęski do klęski. Mówi profesor Paweł Wieczorkiewicz. W momencie, kiedy padły pierwsze niemieckie bomby, Stalin nie był w stanie podjąć żadnych sensownych decyzji. Żądali tego od niego były przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych, bo tekę tą przejął sam Stalin, Wiaczesław Mołotow. Żądał komisarz obrony Siergiej Timoszenko, żądał szef sztabu generalnego Georgij Żukow. Stalin, przerażony samym atakiem, zadecydował o tym, że kierownictwo operacji wojskowych zostanie powierzone sztabowcom, generałom i marszałkom, operacji działania politycznego najbliższym współpracownikom. Przez pierwszych parę tygodni wojny w ogóle nie uczestniczył w podejmowaniu żadnych decyzji więcej. Wydawało się, że Stalin w pierwszych tygodniach wojny, które przyniosły bezprzykładne porażki, klęski, załamał się w tym sensie, że zaczął przeczuwać grożący mu spisek. Sądził, że jego najbliższe otoczenie, ujrzawszy jego bezradność, po prostu go wyeliminuje. Tak się nie stało, bo trzeba powiedzieć, że po pierwsze brakowało tutaj odpowiednich ludzi w odpowiednim formacie, bo tych wszystkich Stalin starannie kazał wyeliminować w okresie wcześniejszym, ale także chyba do pewnego stopnia panowało przeświadczenie, że wobec groźby wiszącej nad ojczyzną, nad systemem, trzeba poniechać sporów personalnych. To uratowało Stalina. A klęski pierwszych dni wojny były rzeczywiście przerażające. Wojnę rozpoczęto przy stosunku sił w samych tylko okręgach nadgranicznych, nie licząc potężnych rezerw kadrowych i materiałowych w głębi kraju, z półtora, nawet dwuipółkrotną na niektórych kierunkach i w niektórych typach uzbrojenia przewagą. Cały ten sprzęt i większość tych ludzi przepadła w pierwszych dniach wojny w wielkich bitwach granicznych. Mianowicie, Niemcy zastosowali raz jeszcze koncepcję Blitzkriegu. Ataki lotnictwa, uderzenie bronią pancerną po skrzydłach, kotły, które potem spokojnie wygarniała piechota. To doprowadziło do gigantycznych strat. Pierwszą wielką klęską była klęska w bitwie granicznej na Białorusi, w okolicach Mińska, gdzie przepadł właściwie cały front zachodni. Nie minęło wiele czasu, kiedy doszło do toczonej na podobnych zasadach bitwy pod Kijowem. Przepadł cały front południowo-zachodni. Linie obrony zaczęto odtwarzać dość rozpaczliwie z jednostek tyłowych, z jednostek sprowadzanych z Syberii, z wojsk NKWD, z więźniów politycznych, którzy ochotniczo zgłosili się do wojska. Dlatego pod Smoleńskim jesienią 1941 roku Niemców cokolwiek powstrzymano. Powstrzymano ich o tyle, że wygrano cenne 4 do 6 tygodni, które opóźniły ofensywę niemiecką na Moskwę. Wie im Wehrmachtbericht vom 5. August 100 km südostwärts Smolensk. Komunikat Wehrmachtu z 5 sierpnia 1941 roku. 100 km na południowy wschód od Smoleńska zostało zniszczonych 5 okrążonych sowieckich jednostek. Wzięto do niewoli ponad 38 tysięcy jeńców i zdobyto 250 wozów bojowych, 359 dział i wiele innego sprzętu wojskowego. Mieli 3 główne cele. Zdobycie Leningradu, Moskwy, tudzież złóż roponośnych Kaukazu. Głównym celem jednak była Moskwa. I otóż, gdyby nie owe sukcesy w czasie, odsuwanie niemieckiego uderzenia czy powstrzymywanie go, nie ulega wątpliwości, że Niemcy doszliby do Moskwy w październiku 1941 roku. Jest dość jasne, że wtedy by ją zdobyli. Główna kwatera Hitlera 16 października 1941 roku. Naczelne dowództwo Wehrmachtu informuje. Na wschodzie, około 100 km przed Moskwą, w wielu miejscach toczyły się walki o przełamanie linii obronnej sowieckiej stolicy. Ważne miasta, Kaługa i Kalinin, 160 km na południowy wschód, względnie na południowy wschód od Moskwy, są w naszych rękach już od kilku dni. W grudniu było inaczej. Pogoda sprzysięgła się przeciwko Niemcom. Siarczyste, niebywałe,
w tym stuleciu mrozy właściwie zawiesiły na pewien czas w ogóle wszelki ruch, a potem bardzo go ograniczyły. Armia niemiecka od sieci transportowej, czy w ogóle od sieci drożnej, była uzależniona w wysokim stopniu, bardziej zmechanizowana, więc w większym stopniu niż armia sowiecka. Tutaj generał Mróz stanął po stronie Stalina. Był to pierwszy jasny punkt wojny. Drugi, taki, że pod Moskwą generał Żukow powstrzymał ofensywę niemiecką i mógł w grudniu, w początku grudnia 1941 roku przejść do kontruderzenia. Ta bitwa pod Moskwą nie miała przełomowego znaczenia w tym sensie, że nie uczyniła wielkiej szkody armii niemieckiej. Więcej, pokazała stosunkową nieudolność i dowództwa, i żołnierza sowieckiego. Ale jednak odrzuciła wojska niemieckie od Moskwy około 200-300 kilometrów. A to dawało szansę obrony stolicy w przyszłej kampanii roku 1942. Trzeba tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jeden element. Element psychologiczny, element ludzki. Żołnierz sowiecki bił się bardzo różnie. Bywały wypadki bohaterskie, jak na przykład obrona twierdzy Brześć, ale bywały wypadki rozsypywania się całych korpusów, całych armii i tego, że większość owych dezerterów szła potem z największą ochotą z podniesionymi do góry rękami do niewoli. To, że miliony do końca 1941 roku blisko 5 milionów jeńców. Te miliony jeńców nie zostały wykorzystane politycznie i wojskowo. To świadczy jedynie o krótkowzroczności i pysze Adolfa Hitlera i jego politycznego najbliższego otoczenia. Bo była to bowiem możliwość pobicia Rosji rosyjską bronią. Bronią rosyjskiego żołnierza, rosyjskiego oficera, który chciał wyzwolić się spod władzy komunistów. Wyzwolić siebie i swój kraj spod władzy komunistów. Tutaj nasuwa się jeszcze jedna uwaga. Niemcy do Moskwy szli pół roku. Niemcy z Moskwy do poprzedniej granicy wracali blisko 3 lata. Dlatego też w całej kampanii wojny wschodniej Niemcy bili kilku, czy nawet wielokrotnie liczniejszego przeciwnika zawsze jedną rzeczą. Walorami żołnierza, wyszkoleniem żołnierza, świetną logistyką, bardzo dobrą jakości sprzętem, znakomitym korpusem generalskim. I to stanowiło o sile Wehrmachtu. Natomiast instrument bojowy, jakim była Armia Czerwona po czystkach, wykluwał się dopiero w boju. Armia Czerwona w sensie formalnym osiągnęła swoją moc, swoją siłę w roku 1944-1945, ale oczywiście poza wszystkim innym gorzej to wyglądało z strony elementu ludzkiego, bo byli to rezerwiści, przeważnie z Republik Azjatyckich, nie były już te zdrowe pokolenia młodzieży wielkorosyjskiej, która poszła na front w roku 1941. A na front poszli wszyscy, a nie wrócił prawie nikt. Mówi Józef Stalin. Powinniśmy natychmiast przestawić całą naszą pracę na potrzeby wojny, wszystko podporządkować interesom frontu i zadaniom rozgromienia wroga. Narody Związku Radzieckiego widzą teraz, że niemiecki faszyzm nie ma umiaru w swojej wściekłej nienawiści do naszej ojczyzny. Narody Związku Radzieckiego powinny zmobilizować się do obrony swoich praw, swojej ziemi, przeciwko wrogowi. Armia Czerwona, wszyscy obywatele Związku Radzieckiego powinni bronić każdej piędzi radzieckiej ziemi. Są statystyki, z których wynika, że na przykład w pewnych rocznikach Uniwersytetu Moskiewskiego czy ostatnich szkół licealnych poległo 9 na 10 młodych mężczyzn. To była po prostu rzeźnia, wynikająca trochę ze sposobu prowadzenia wojny, trochę z okoliczności, trochę w najmniejszym stopniu jednak z przypadku. Tą krwawą rzeźnię sprawił swoim poddanym Józef Stalin. I dlatego on ponosi odpowiedzialność za nieomal przegraną wojnę. Dlatego też nie do przyjęcia było i tym bardziej jest jakiekolwiek usprawiedliwianie jego działalności wojskowej i politycznej w tym okresie. Sam miał zresztą tego świadomość. W chwili rozpaczy, kiedy Niemcy szli jak burza naprzód, we wrześniu 1941 roku powiedział do najbliższego otoczenia: za wszelką cenę musimy zawrzeć pokój z Niemcami. Oddajmy im wszystko, czego chcą. Oddajmy im Bezarabię, wschodnie ziemie Polski, Republiki Nadbałtyckie, Białoruś. Oddajmy im Ukrainę. Oddajmy im wszystko, czego chcą, bo zaprzepaściliśmy dzieło Lenina. Prawie i tak, wielkie dzieło, które pozostawił nam Lenin, przesraliśmy z kretesem.